Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku porannej trupolówki. Po dłuższej przerwie, nie była to przerwa ani urlopowa, ani wakacyjna, po prostu tyle było rzeczy i pracy, że nie było kiedy nagrać kolejnego odcinka. A nazbierało się sporo tematów ważnych i ciekawych. Przede wszystkim temat suszy, która nas męczy od wiosny. My w najnowszym sierpniowym numerze Top Agrar Polska, który już do większości z Was może trafił, do niektórych dojedzie dziś, może jutro, piszemy, robimy taki przegląd sytuacji suszowej w różnych częściach Polski, zwłaszcza w tych rejonach najbardziej dotkniętych suszą. No i wygląda to naprawdę źle. Trwają jeszcze żniwa, piszecie do nas informacje o tym, co, jak Wam sypało, ile dało plonu i no nie ma rewelacji naprawdę, o ile jęczmień, ozimy jeszcze jako tako i wczesne pszenice dały jakiś plon, o tyle siane późne oziminy, nie mówiąc już o zbożach jarych, no to plony są naprawdę kiepsiutkie i tutaj będzie duży problem. O pomocy suszowej na razie wiadomo tyle, że będzie, ale będzie dopiero wtedy, kiedy wszystkie komisje szacujące straty w wszystkich gminach sporządzą protokoły po szacowaniu strat, wyślą je do wojewody, wojewoda zatwierdzi i wyśle raport do ministerstwa. Zatem jeszcze przyjdzie trochę poczekać. Nie liczmy na to, że to się stanie jeszcze latem, ale pewnie stanie się jesienią, no bo przecież wybory, więc temat musi być załatwiony i pewnie będzie, a jak będzie załatwiony, kto się załapie na potrzebą, zobaczymy. Inna rzecz związana z sierpniowym numerem Top Agrar Polska i z tym, co się dzieje na polach, to problem zachowania wody w glebie. W sierpniowym Top Agarze znajdziecie taki poradnik, jak można prostymi sposobami starać się zmagazynować tyle wody, ile się da. Mamy drugi suchy rok, czy kolejny będzie taki sam, nie wiadomo, ale jedno jest pewne, z czym musimy się pogodzić, że z anomaliami pogodowymi, do anomaliów pogodowych musimy się chyba przyzwyczaić, różnych, i to będą pewnie skrajności, bo niewykluczone, że przyszły rok będzie znowu w drugą stronę, że będą jakieś tutaj ulewy i nadmiar wody, ale jedno jest pewne, że no nie będzie już takiego spokoju w tej gospodarce rolnej i właśnie musimy się nastawić na to, że będzie się pewnie co rusz coś działo. Ale chciałbym też, korzystając z okazji, że się widzimy, zachęcić Was do udziału w dwóch naszych konkursach. Jeden konkurs nie jest nowy, bo trwa już od pół roku i to jest konkurs dla wszystkich prenumeratorów Top Agrar Polska, w którym wygrać można ciągnik Zetor Major 80 z ładowaczem czołowym. I to jest bardzo fajna nagroda, bardzo fajna rzecz. Każdy prenumerator Top Agrar Polska może wysłać kupon konkursowy do 30 września. Można to zrobić albo w wersji papierowej, listownie, czyli znajdujecie w każdym numerze Top Agrar Polska stronę, gdzie taki kupon jest, można go wypełnić, wyciąć, wysłać pocztą. Można to zrobić przez specjalną stronę internetową. Na portalu topagar.pl znajdziecie zakładkę konkursy, gdzie jest właśnie link do podstrony, gdzie można taki kupon konkursowy też wypełnić i wysłać, i on też jest ważny, a więc zachęcam Was do tego. I stosunkowo nowy konkurs, który mamy od niedawna, konkurs, który się nazywa Dumny ze swojej roli. Każdy z rolników jest dumny ze swojej roli, z tego, że pracuje ciężko i dzięki temu, że pracuje ciężko, to inni ludzie mają żywność i wiele innych korzyści, z których czasami sobie nie zdają sprawy i to trzeba im uświadamiać, jak ważny jest rolnik. I ten konkurs jest filmowy. Chodzi o to, żebyście swoją pracę w gospodarstwie sfilmowali, to co robicie, jak robicie, i w jaki sposób tą żywność produkujecie i w jaki sposób to, co robicie, daje Wam satysfakcję zawodową. I tak nakręcony film kilkuminutowy przysyłacie do nas też przez specjalną podstronę konkursową, którą też znajdziecie u nas na topagar.pl w zakładce konkursy, i w ten sposób możecie wziąć udział w tym konkursie, a do wygrania są całkiem konkretne nagrody finansowe. Można wygrać pieniądze, a zatem zapraszam serdecznie. Wchodźcie na topagrar.pl, korzystajcie, klikajcie. I korzystając znów z tej okazji, że się widzimy, to chciałem Wam serdecznie podziękować, dlatego że w ostatnim miesiącu, on jeszcze trwa, się nie skończył, w tym miesiącu, no jest nas już ponad 500 000 na portalu topagar.pl, 500 000 użytkowników. Dziękuję Wam za to bardzo. Cieszymy się z tego, ja się cieszę z tego i cała redakcja się cieszy, że tylu Was nas śledzi, ogląda i czyta informacje, które dla Was codziennie przygotowujemy. A zatem dziękuję jeszcze raz i serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście nadal zaczynali swój dzień w gospodarstwie od portalu topagrar.pl. A jeśli jeszcze nie pobraliście naszej darmowej aplikacji mobilnej na smartfony Top Agrar Polska, naszej top apki, którą nazywamy potocznie, to koniecznie ją ściągnijcie. Znajdziecie ją w sklepie Play i na App Store, zależy od tego, jaki macie telefon komórkowy. Ściągajcie za darmo i korzystajcie codziennie. Wysyłamy Wam tam też takie różne powiadomienia o tym, co ważnego się dzieje w branży rolnej. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Mamy żniwa, za chwilę po żniwach. Te ceny skupu zbóż są takie, na razie delikatnie mówiąc, niskie. Poziom dużo niższy niż rok temu, też podczas suszy żniwa. W związku z tym, no, pewnie wielu Was się zwaha, sprzedawać zboże, czy jeszcze czekać. Powiem tak, no, sprzedaje zboże ten, kto musi. Jeżeli są jakieś pilne wydatki, no to trzeba zboże upłynnić. Ale kto może, niech przechowa, bo dużo wiele wskazuje na to, że to odbicie cenowe dopiero nastąpi później. Więc ceny zbóż i to, co się dzieje na rynku, dajemy Wam też codziennie na portalu topagar.pl. Wchodźcie w zakładkę rynki, tam znajdziecie wszystkie ciekawe informacje razem z komentarzem naszych rynkowych ekspertów, którzy także prognozują, co się może wydarzyć w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. Polecam Wam gorąco jeszcze raz serdecznie portal topagrar.pl i dziękuję Wam za to, że jesteście, że klikacie i że wspólnie razem tworzymy tą internetową wspólnotę rolników. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.